Zebrzydowicki Ośrodek Kultury zorganizował po raz pierwszy święto wina, miodu i serów. Wydarzenie okazało się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Na placu zamkowym w Zebrzydowicach oprócz sprzedających pojawiły się tłumy kupujących i do stoisk przez niemal cały czas ustawiały się spore kolejki. I jak mówi Małgorzata Gus, pomysłodawczyni imprezy, winogrona i wino obecne na Śląsku Cieszyńskim były już od zawsze, a ponadto święto już na stałe zapisze się w kalendarzu gminnych wydarzeń. Tak jak Wianki czy Złoty Głos pewnie się przyjmie i pewnie będziemy robić. Zobaczymy jeszcze. Na razie pogoda dopisuje, ludzie też przyszli, bardzo się cieszą. Okazuje się, że winiarzy w naszym regionie nie brakuje i powstaje stowarzyszenie, które ma zająć się promocją winnic. Takie stowarzyszenie pod nazwą Cieszyński Szlak Wina. Będzie to stowarzyszenie zajmowało się nie tylko produkcją wina, ale także promocją całego regionu. Stowarzyszenie będzie miało charakter międzynarodowy, bo będą w tym stowarzyszeniu osoby, które zamieszkują Śląsk Cieszyński w tych dawnych granicach. Święto miało rodzinny charakter, to też nie zabrakło atrakcji dla dzieci, takich jak malowania twarzy czy dmuchanego zamku. Na scenie zaś zaprezentowali się gromko oklaskiwani akordeoniści oraz zebrzydowianki, zdobywczynie pierwszego miejsca przeglądu zespołów i śpiewaków ludowych imienia Józefa Pękały. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Przemysław Losę.